Tą odą chciałem uczcić was, moi niebiescy przyjaciele. Od łąki aż po ciemny las, niech w szczęściu wam smerfuje czas. Aplauz, to brzmi jak smerfna muzyka dla moich uszu. Brawo! Brawo! Brawo, Harmoniuszu! Brawo! Piękny występ! Jest! Smerfy! Wiersz był wspaniały i ja też poczułem natchnienie. O nie! Zabieram się do stworzenia symfonii, najwspanialszej symfonii wszechczasów. Jutro wieczorem ją wysmerfuję, żeby nasza smerfowa orkiestra zagrała. O, muszę poćwiczyć grę na waltorni, żebym był godny zagrać arcydzieło pana Harmoniusza. Harmoniuszu, jeden dzień to za mało, żeby skomponować symfonię. Mam nadzieję, że nie porywasz się z motyką na słońce. O, nie martw się o mnie, papo smerfie. Jestem pewien, że będę równie smerfnym kompozytorem, co muzykiem. Ja właśnie tego się obawiam. Witajcie z mory i upiory w klubie strachów Nocny Lot, gdzie przychodzą imprezować duchy z nad i spod ziemi. A teraz powitajcie dzisiejsze gwiazdy. Filigranowy duet taneczny Skrzyżowane Kości. Tyle się naoglądałem występów duchów i szkieletów, że starczyłoby mi na całe życie, gdybym takie miał. Tak, od tej pory chcemy występów na żywo. Niech wystąpią żywi. Wolę już zostać w domu i tam straszyć. Zaczekajcie, zaraz wszystko ożywię, obiecuję. No to się postaraj, bo się stąd zabierzemy i pójdziemy gdzie indziej. Potrzebuję żywego muzyka, który zadowoli moich klientów, ale gdzie ja znajdę na tyle okropnego, żeby przypadł im do gustu? Możecie być trochę ciszej? Komponuję wspaniałą symfonię! Do tej pory napisałem tylko 3 nuty, a zostało mi jeszcze 300 tysięcy. Och, gdybym mógł się skoncentrować! Jeśli mam wysmerfować symfonię do jutra, muszę się wynieść tam, gdzie będę miał ciszę! Oddałbym wszystko, żeby smerfnąć piękną symfonię. Wszystko? Pozwól, że się przedstawię. Jestem duchem pisarza. Podróżuję po wsi, poszukując potwornego, to znaczy wszechstronnego talentu, takiego jak twój. I jestem smerf Harmoniusz, skromny muzyk, który chce skomponować wspaniałą symfonię. Może ja mógłbym ci pomóc? Proszę. Chodź do mojego studia! Wejdź, przyjacielu! O, przepraszam, ciągle zapominam, jakie są wady posiadania ciała. O, niezłe ma pan tu lokum, panie duchu pisarza. Dziękuję, zostawiłem je sobie w testamencie. No, zajmijmy się teraz muzyką. O, czemu nie? Niezłe. Ale może w ten sposób zabrzmi lepiej? To smerfastyczne! Wszystko twoje. Możesz nawet podpisać swoim imieniem, jeśli zawrzesz ze mną umowę. No, no jasne. Moim smerfom bardzo się spodoba, panie duchu pisarza. I jak ja się panu odwdzięczę? Znajdziesz sposób. Na pewno znajdziesz.
Smerfy! Smerfy! Skończyłem symfonię! Można już ją grać! Jak szybko wysmerfowałeś? No, tak jakoś mi nagle się objawiła w lesie. Natchnienie! Harmoniusz odszedł, przyjaciele, aby dotrzymać umowy, którą podpisał ze mną. Ja napisałem za Harmoniusza symfonię, a on w zamian zgodził się spędzić resztę życia grając dla duchów w moim klubie strachu. Harmoniusz nigdy by się na to nie zgodził. Obawiam się, przyjacielu, że zanim podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie. A teraz przypatrzcie się dobrze, bo widzicie i słyszycie go po raz ostatni. Na pomoc, papo Smerfie, ratunku, ratunku! Powiedział, że symfonia objawiła mu się nagle w lesie. I tam spotkał tego okropnego ducha. A więc musimy przeszukać każdy skrawek lasu, aż go znajdziemy. Harmoniuszu! Harmoniuszu! Harmoniuszu, gdzie jesteś? Odezwij się! Nie rozumiem, czemu musimy smerfować ze sobą wszystkie nasze instrumenty, papo Smerfie. Mam swoje powody. Harmoniusz! Tylko jeden muzyk tak gra. Harmoniusz! Zaczekajcie tutaj, Smerfy, a ja pójdę sprawdzić. O, uważaj, papo Smerfie! Co ty tu robisz? Przyszedłem po Harmoniusza. Harmoniusz podpisał umowę, widzisz? O nie, nie uwolnię go! A więc chcę procesu o życie Harmoniusza. Niech będzie natrętny niebieski karzełku, ale pamiętaj, sam tego chciałeś. Wielkie nieba. Papa Smerf, och, papo Smerfie, proszę, zabierz mnie stąd. Proszę wstać! Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj, żeby osądzić Smerfa Harmoniusza. Ława przysięgłych składa się z 12 duchów, a każdy z nich był kiedyś wielkim muzykiem. Oddaję głos oskarżycielowi. Ja, wielki duch pisarza, napisałem oryginalną symfonię dla Smerfa, żeby jego przyjaciele myśleli, że jest wielkim kompozytorem. To prawda, Harmoniuszu? Tak, wysoki sądzie, chciałem być smerfniejszy od smerfo jagodowego pączka. W zamian za moją pracę zgodził się spędzić resztę życia w moim klubie i grać dla mnie. A teraz chcę zerwać kontrakt. Stać! Musicie mi dać szansę do obrony mojego smerfa. Wysoki sądzie, duchy z ławy przysięgłych, chciałbym wezwać tu moją smerfową orkiestrę i zagrać wam wspaniałą symfonię. Sprzeciw, wysoki sądzie, to będzie tylko strata czasu. Odrzucam sprzeciw, to będzie prawdziwa ulga posłuchać pięknej muzyki, a nie tego ciągłego zawodzenia i szczęku łańcuchów. Chodźcie ze mną, Smerfy. Mamy szansę, żeby uratować życie Harmoniuszowi. Wszystko zależy od was. Klepsi Żyd, co za potworna presja. Smerfowa orkiestro, prosimy na salę. Nie bójcie się, moje Smerfy. Jestem tutaj i wszystko pójdzie dobrze. Tak, papo Smerfie. Panie i panowie duchy, smerfnijcie uszy na tę oryginalną symfonię, którą duch pisarza napisał dla Harmoniusza. Przecież to początek jednej z moich piosenek. A ja urobiłem sobie palce do kości przy tej melodii. To fragment mojej symfonii. A to mojej?
Duch pisarza ukradł tę symfonię nam wszystkim. Kto ja? Popełniłeś plagiat, duchu pisarza! Sprzeciw? Sprzeciw? Nie, 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 nie! Och, cicho bądź! A ty, harmoniuszu, jesteś wolny! Papus Murphy, Papus Murphy! Myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę! Gdy się kocha, nie wolno tracić nadziei. Pamiętajcie wszyscy o tym. Chciałem być smerfniejszy od smerfu jagodowego pączka. A teraz czuję się jak najniesmerfniejszy smerf. Papo Smerfie, musimy coś smerfnąć dla harmoniusza. Boję się, że już nigdy więcej nie zagra. A właśnie to najbardziej kocham. Nie martwcie się, drogie smerfy. Mam pewien pomysł, może się uda. Chcemy harmoniusza! Chcemy harmoniusza! Harmoniuszu, wyjdź! Wyjdź i zagraj nam coś ładnego! Chcecie posłuchać mojej muzyki? Oczywiście, harmoniuszu. Twoja muzyka jest więcej warta niż 1000 innych symfonii, bo sam ją stworzyłeś. Tak? Z wielką chęcią!